Dzisiaj jesteśmy w Sobótce na wydarzeniu o nazwie Pod Ślężą Śpiewanie. To wydarzenie o kilkudziesięcioletniej już tradycji, bo powoli zbliżamy się do 50. edycji tego wydarzenia. Wydarzenia, które ze swojego założenia promuje szeroko pojętą muzykę folklorystyczną i muzykę ludową. To wydarzenie w tym roku odbywa się tak naprawdę w ramach większej imprezy, czyli Wianków Dolnośląskich. Wydarzenia, które jest organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Gminę Sobótka, Ślężański Ośrodek Kultury i Muzeum Ślężańskie. Odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. Wydarzenie, które zostało zainicjowane przez pana marszałka Grzegorza Macko. Podjęliśmy ten temat i takie trzydniowe wydarzenie tutaj zaistniało. Preludium Nocy Sobótkowej, Targi Sobótkowe i właśnie Pod Ślężą Śpiewanie, które wieńczy tą trzydniową imprezę. W wydarzeniu bierze udział dzisiaj kilkanaście zespołów. Odbywa się ono w ramach przeglądu. Zespoły zgłaszały się do nas i takim, można powiedzieć, punktem głównym programu jest koncert zespołu Mokosza, zespół muzyki polskiej, bardzo utytułowany, pochodzący z kątów wrocławskich. Cieszymy się, że właśnie w tym programie, który zostanie zaprezentowany pod nazwą Noc Kupały, zespół ten wystąpi, że właśnie będzie to takie idealne nawiązanie do tego okresu najkrótszych nocy tutaj właśnie w Sobótce. Warto też, myślę, wzmiankować o tym, że to wydarzenie no, miało swoją przerwę, niestety ze względu na ten okres pandemiczny, kiedy to przez bez mała dwa lata tego typu wydarzenia no, nie mogły się odbywać z przyczyn obiektywnych, tych wszystkich zasad, norm i obostrzeń, które były wprowadzane. Wielu organizatorów właśnie z tego wydarzenia, z takich wydarzeń rezygnowało. One odbywają się zazwyczaj właśnie w tych miesiącach, czerwiec, lipiec. Cieszymy się zatem, że te kolorowe stroje, te kolorowe dodatki, że ta muzyka właśnie ludowa, taka żywa, energiczna, znowu Pod Ślężę powraca. Zapraszamy do Sobótki. Thank you.
Thank you.
na kanapie, ja robię na niej.